No, nie ma letko, panie. Nikt nie mówił, że będzie letko. Witamy w kolejnym odcinku Hiperfizyka dla początkujących. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Jacek, Sokal i Fraktale, które zmieniają świat. Polityki ciąg dalszy. Nie, przerwaliśmy dlatego, że nie chcemy zanudzać polityką. Wrócimy do tego, bo może się pokłócimy we trzech. Zaprosimy, który jest zawodowym politykiem, prawdziwym aktywistą, oddolnym, no, chce dla ludzi. Raczej nie. Zawodowym to raczej nie, no ale zajmuje się długo tym i przygląda się od kuchni. Jest obywatelem. Więc ma przegląd nieco lepszy od nas, lepszy od na pewno obserwatora telewizyjnego, prawda? Okej, to jak fraktalnie podejść do rzeczywistości, żeby ją, tę membranę, nagiąć do naszej częstotliwości? Przede wszystkim nie możemy być w opcji politycznej. To po pierwsze. Czyli zmiana fraktalna, na czym polega? Najpierw teoria. Fraktal składa się, taki duży fraktal, z takich malutkich fraktalików, w których jest odzwierciedlenie dokładnie tego samego, co w dużym. Przykładem fraktala jest moda na robienie portretów z malutkich portrecików. Prawda? To jest taki przykład jednopoziomowego fraktala. Kiedyś w fotografice, przy czym należy zaznaczyć, że malutki portrecik był tą samą twarzą, co duży portrecik, czyli nadfraktal. Więc zmiana fraktalna odbywa się w sposób automatyczny. Jest pewien wzór, pewien 1% podniesiony do kwadratu uczestników tego fraktalu, musi się zmienić. I wtedy następuje zmiana lawinowa, jak kula śnieżna. I jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, na powitaniu wiosny tych wyrzuconych telewizorów naliczyłem 80% publiczności. Co prawda publiczność nie była specjalnie liczna, ale widać, że się zmienia. Rok temu jakieś tam gałązki były podniesione jednostkowe, tak? Powiedzmy, że 20%. No ale jest to też świadoma publiczność, która wie, czego chce, szuka. No tak. A co od nieświadomych chcesz, żeby wyszli z tym przedsięwzięciem? Od kogo? Od MO? Od Moniki Olejnik chcesz tego? Czy od Jurka? Byłoby to sukcesem. Byłoby, ale nie jest. Od nich się zaczyna. Od tych malutkich. Duże rzeczy nie powstają na salach sejmowych. Nie powstają nawet na wiecach czy protestach. Powstają za kulisami, w malutkich mieszkankach, w piwnicach, w stodołach. Weźmy wielkie firmy, chociażby HP. Zaczynało gdzie? W stodole. Tak? Nie, że jestem jakimś fanem, tak, korporacyjnych rozwiązań, bo nie. Nawet przeciwnie. Ale Google tak tam wystartował. Na przykład Apple. To wszystko jest przykład tego, że wielkie pomysły rodzą się w niewielkich pomieszczeniach i w niewielkich gronach. Że nie trzeba do tego pompy. Tą zmianę trzeba dokonać u siebie, w sercu. Tam siedząc przed tym ekranem, przed tym monitorem, tam potrzebna jest ta zmiana. A nie, że słuchamy. I słuchamy na przykład, jest taki kanał Jack Caleib, ale jak go się czyta, nie mam pojęcia. Całkiem do rzeczy gada facet. Co prawda używa języka podwórkowego, który trzeba albo zaakceptować, albo i nie. Mi nie przeszkadza. Ale mówi do rzeczy, co jak jest, tak? I jeżeli tylko ja bym go słuchał, na przykład, czy ktoś, no to nic z tego nie wyniknie, z samej wiedzy. To trzeba zacząć działać, czyli rzeczywiście zacząć tą zmianę. Chodzić i męczyć tych polityków, wysyłać do nich listy polecone z potwierdzeniem odbioru, z żółtą karteczką, że ja się nie zgadzam na taki, na takie coś, robić listy, takie coś mówię, bo w sensie na przykład sprowadzenie imigrantów, tak? Leczenie ukraińskich żołnierzy za nasze pieniądze w prywatnych szpitalach, sprzedaż sieci przesyłowych w naszych miastach obcym kapitałom. Nie zgadzam się również na to, że obce korporacje, obcy kapitał nie płaci podatków. Nie zgadzam się na przyznanie dla Morgana pieniędzy, bo mu się nie należą. Niechże te pieniądze pójdą na tych niepełnosprawnych. Nie zgadzam się na nowy podatek.
Tak? Wysyłajmy listy, bierzmy w swoje ręce, róbmy drukowane listy, niech się podpisują ludzie, niech wpisują numery dowodów i wysyłajmy. To jest nieistotne. Ale to wiesz, co oni z tym zrobią? Na przemiał wyrzucą. To jest nieistotne. Istotne jest to, że będą musieli to odebrać. Będą musieli nas słuchać. Nie, oni tego nie odbierają. Odbiera to jakiś strażnik, który tam stoi na czatach, wiesz. Okej. Niech bezpieczeństwa, tego ważnego BIP-a. Niech to idzie. Zasypmy ich tymi listami. Jest nas 30 milionów w tym kraju. Może zdolnych do napisania takiego listu znajdzie się milion. Czy wiesz, jak wygląda milion kartek papieru? Czy wiesz, jaka to jest ilość? Ja wiem. Ja to liczyłem. Zróbmy to po prostu. I zacznijmy kontrolować polityków. Żądajmy zmiany prawa. Żądajmy tego, żeby polityk wedle twojego hasła, ty mówisz, że nic nie robisz. Robisz. Kupujesz polski cukier i wymyśliłeś piękne hasło. Zatrudnię polityka na umowę o dzieło. I wtedy ten fraktal zacznie działać. I jak on zacznie działać, to wymusi zmianę w całym społeczeństwie. Bądźmy dla siebie uprzejmi. Na przykład, taka prosta rzecz. Jak najbardziej. Prawda? Tak. I teraz, jak ja się spotykam z odpowiedzią na moją uprzejmość w sklepie, gdziekolwiek, na ulicy, spotykam się z uprzejmością. Naprawdę, to wyjątkowo, nie wiem, raz na 50, raz na 100 razy widziałem jakieś zdziwienie. Ale jednak mimo wszystko sieje to ziarno. Zróbmy to jako normalny proces kulturowy wprowadzania odpowiednich zachowań. Nie śmiećmy. Nie zatruwajmy środowiska. Segregujmy śmieci. Odzyskajmy przede wszystkim nasze śmieciarki. Dlaczego Niemiec wozi nasze śmieci? No to przecież jest jakaś bzdura. Zróbmy to. Przełączenie fraktalne musi być zmianą konkretnego organizmu, zespołu organizmów. Siedząc na tyłku przed telewizorem, nic się nie wydarzy. A to jest naprawdę takie proste. Nie kupuj tego, czego nie należy kupować lub ci szkodzi. Bądź uprzejmy. Wymagaj od swoich urzędników. Rozmawiaj z nimi. Wymagaj, żeby się z tobą spotkali. Pisz petycje. Wysyłaj listy. Wysyłaj listy internetowe. Rób coś. Rób. Ja nie mogę tego zrobić, bo ja od rana do wieczora, jak widzisz, pracuję. Jak nie w studio, to pomagam ludziom. Idę innym torem. Ale, zły przykład. Ale chętnie, ale ja się przyznaję. Są ludzie, którzy, wyobraź sobie, też pracują ale, i wychodzą do fabryki. Tak, ale ja biur. O tym mówię. A ten, co jest w fabryce azbestu i wali młotkiem od rana do wieczora, nie robi tego przed kamerą, tylko ja to robię. To jest moja funkcja, a jego jest taka, jak mu podpowiadam. Ja też chętnie się dołączę, napiszę ten list. Tak, zrobię to. Powiem, podpiszę się imieniem, nazwiskiem, numerem dowodu osobistego. No okej, okay, dobra, to więc załóżmy. Fraktal nie ma szansy na zmianę, jak będziemy spać. Załóżmy, i właśnie dlatego się budzimy. Że jesteśmy o krok dalej, czyli z tych 30 paru milionów ludzi, powiedzmy pół miliona napisało. Dostrzegło problem, zareagowało, zaczęło zachowywać się w sposób dziwny, bo na przykład wpuszczają na suwak. No. Sąsiada kierowcę, tak? No. Nie trąbią na niego, nie krzyczą, wiesz, gdzie jedziesz, debilu? Zaczyna się co? Zaczyna się zmiana. I nawet jeżeli na nią nie reaguje nasz rząd, ci sejmujący, to proponuję wypożyczyć sobie film Skazani na Shawshank. Dobrze powiedziałem to? Bardzo dobrze. Tam gra Tom Hanks, który pisze listy, chcąc stworzyć bibliotekę. I przez rok czy dwa ignorują jego listy. Ale w końcu się zgadzają. Mają tak dosyć czytania tych listów, że w końcu przyznają mu tą bibliotekę. Jakieś stałe pieniądze rocznie na założenie biblioteki w więzieniu, bo miał taki pomysł. To tylko film, to tylko scenariusz. Ja nie wiem, czy on jest oparty na faktach, czy nie, ale zobaczmy, że tak to trzeba zrobić. Nie dał rady jeden list? Za tydzień. Jeden list tygodniowo.
pisał, a później pisał 2-tygodniowo. Stać was na to, żeby kupić korporacyjne piwo, które nie jest piwem, i zatruwać swój organizm za 3,50, a na znaczek was nie stać? Po to, żeby wybudować Polskę dla swoich dzieci, dla siebie, jeżeli masz, widzu, przeświadczenie, że będziesz inkarnował tutaj? Wiesz co, po pierwsze, sztuka pisania listów zanikła, moim zdaniem, bezpowrotnie. Jedno w dobie zdanie internetu. Wystarczy. Nie pozwalam. Po drugie, oczywiście istnieje taka możliwość jak napisanie maila. Proszę. Prawda? Czyli poczta elektroniczna. I przykładem na to, że to nie działa, i cały czas powtarzam, nie jestem w opozycji do ciebie, tylko staram się kontrargumenty poszukiwać. Przykładem na to, że to nie do końca działa, może nie, że nie działa, ale nie do końca działa, jest fakt, że doszło do takiego ogólnego ruchu społecznego w Polsce w momencie, kiedy... Zmieleni? Nie. Mówię o tym, jak Europa zaczęła na nas drzeć dzioba, że my tutaj łamiemy demokrację, że u nas jest strasznie i tak dalej, a jednym z głównych krzykaczy był między innymi pan Junkers, czy tam Messerschmidt, ten, co się nazywa jakiś, proszę ciebie, Verheugen i inni tego typu ludzie. No i padła propozycja, że wszyscy Polacy, którym leży na sercu polski los, nasz polski los, wysyłają maile, zasypujemy skrzynki mailowe tych Verheugenów, Junckerów i innych obywateli Brukseli. Wysłano podobno kilka milionów maili. Skutek był taki, że oczywiście rzecznik prasowy Brukseli powiedział, no, że zapchane zostały skrzynki, że są zbulwersowani tym, że Polacy w taki sposób się zachowują. Nie poszło nic za tym. Dobrze, zróbmy dalej, to jeszcze raz. Dalej łamiemy demokrację według nich. To nic. Dalej zasługujemy na karę. Wyślijmy kolejne miliony maili. Zapchaliśmy im te skrzynki maili. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale prawda, stać nas. Bo ale, też należy dostrzec to, pozytyw w tym. Dobrze. Stać nas jednak. To trzeba dostrzec. Da się, widzu, da się. Zrobiliśmy to. Był ruch społeczny. Tak, był naprawdę mamy ruch power. Społeczny. Jest ten... power. Pała. Jest ten power, tak? Nasz, Lechicki. Tylko, że wiesz... To jest nieistotne. Jeszcze raz. Skazani na Szołszęk. Przez 2 lata i 1 list tygodniowo. Później przez kolejne 2 listy tygodniowo. Nie wystarczy raz. Róbmy to stale. Uprzykrzyjmy im życie, aż zaczną nas słuchać. Bo oni nas nie słuchają. Zapchała się ta poczta. Może w końcu wyciągną prawidłowy wniosek. A może kupią sobie inny serwer. To jest nieistotne. Mamy prawo głosu. Nie oni będą nam dyktować, co my robimy. To my jesteśmy obywatelami i suwerenami. Mamy być, bo nie jesteśmy niestety, jak widać. I my mamy to wymusić tutaj oddolnie i koniec, kropka. Nie walką. Nie namawiam was do wyjścia na ulicę. Żadnych kamieni, żadnej broni. Nic z tych rzeczy. Nawet butelki z benzyną? Nawet butelki z benzyną. No wyobraź sobie. Nuda. Tym oporem nie kupować, nie oglądać, nie iść na wybory, nieposłuszeństwo obywatelskie i wymuszanie, macie nas słuchać. Chcemy was zwolnić z pracy. Wynoście się z naszego kraju, jak nie potraficie o niego dbać. Jak ktoś przyjmuje do roboty człowieka i ten człowiek mu zamiast dobrej roboty rozpierducha w firmie robi, to co? Trzymasz go? No ludzie, obudźcie się do cholery. No tak ma być, czy nie? Nie będzie zmiany fraktalnej. Zmiana fraktalna jest wtedy, kiedy zmieniają się podfraktale. Nie zmienisz się? No to nie. A jeśli jesteś korpolutkiem, okej, bądź sobie korpolutkiem. I tak się zmienisz i tak. Takie powiedzenie było chyba, nie wiem, popraw mnie, jeśli... Nie znam. Błądzę. Jeśli w burdelu jest pożar, to nie wymienia się firanek, tylko właściciela, tak? No, chyba tak jakoś to było, no. No. Nie pamiętam. Tak czy siak, jeżeli damy ten przykład nieposłuszeństwa obywatelskiego i zaczniemy umieszczać te działania, które chcemy, wtedy zacznie się zmiana fraktalna, wtedy zacznie się zmieniać cała Polska
jak zmieni się cała Polska i dojdziemy do dobrobytu, odzyskamy swoje złoża przede wszystkim, odbudujemy przemysł. Ja wiem, że to jest i zaraz mi powiesz, że ideologicznie to traktuję i że to jest utopia i tak dalej. Nie, nie jest. To będzie trwało i będzie kosztować potu. Będzie kosztować, ale to zrobimy, tylko to trzeba chcieć. Przede wszystkim wywalić tą edukację, żeby dzieciaki zaczęły być mądre, bo na razie to jest produkcja biorobotów. No, chcą nas zdebilić i co w większości przypadków się udaje. Ostatnio stoję na poczcie, stoi młody człowiek ze słuchawkami, pani mówi: awaria systemu. Musicie czekać albo iść na inną pocztę, albo przyjść za godzinę, dwie, nie wiadomo ile to potrwa. Młody człowiek, wiesz, stoi tak 20 minut, widzi, że jest wolne miejsce przede mną, ale pan nie korzysta, to może ja skorzystam. Aha. Nieobecny. Nieobecny. Zombie. Trzeba być obecnym. Te słynne ja jestem, co to oznacza? No, słuchacie tej ezoteryki, nie wyciągacie wniosków. Ja jestem, czyli ja jestem obecny, a ten młody człowiek nie był obecny. Właściwie zawładnęła nim jakaś muzyczka. Co mu to dało? Gdzie jego jest świadomość? To jest wstyd. To jest po prostu wstyd. Nasza zwykła, codzienna szarość. Taka. Nie mów w ten sposób, to trzeba zmienić. Taka jest i teraz co z tym zrobić? Niech dzieci zaczynają dojrzewać. Przygotujemy im program edukacyjny. Już żeśmy zaczęli rozmowy na ten temat, żeby zaczęli myśleć holistycznie, żeby mieli pojęcie o tym, że nie tylko materia, żeby potrafili sobie sam dom wybudować, leczyć się albo profilaktykę wprowadzić na tyle skutecznie, żeby się w ogóle nie leczyć, albo w małym stopniu, albo żeby udzielić pierwszej pomocy, albo żeby wiedzieć, jak coś wyhodować, albo jak coś uprawiać. Będziemy to robić. No niektórzy wiedzą, jak coś uprawiać. Dobrze, ale to są niektórzy. A my chcemy, żeby powrócił ten duch społeczny naszych rodaków, gdzie my żeśmy mimo tego, że byliśmy okradani przez całe lata, ponad pół wieku po wojnie, tak? Nadal jesteśmy, ale to nieważne. Mimo to my żeśmy się nie dali, my potrafiliśmy wszystko zrobić. Wszystko wiedzieliśmy, a jak nie wiedzieliśmy, to żeśmy się nauczyli. Mieliśmy książki prawidłowe, edukację. W tej chwili te książki to kant kuli potłuc. To są jakieś zeszyciki śmieszne dla debili. No. To jest edukacja dla debili. Zacznijmy edukować poważnie naszą młodzież. Ty znałeś to przysłowie, jak tam... młodzieży hodowanie, tak co? Kochanowskiego trzeba poczytać. No, takie mówię. Będzie młodzieży chowanie. Tak, no. Mówiłem, że hodowanie. Hodowanie, tak. No. A do kogo kierujesz odezwę fraktalną? Do każdego, kto ma rozum. Bo ten, kto nie ma rozumu, to zaraz hejt napisze. Bo na tyle stać tylko debilne towarzystwo. No. Zmiana fraktalna jest. Ona zawsze była i zawsze działa w każdej sytuacji, ponieważ tym rządzi fizyka. Ale fizyka potrzebuje napędu, czyli siły. Na początku potencjalnej, czyli napięcia cięciwy, wracamy do pierwszej gęstości na chwilę, a później przekształcenia siły potencjalnej w siłę kinetyczną, czyli wypuszczenia tej cięciwy. I wtedy następuje przekształcenie z potencjału w siłę kinetyczną, ale ta siła kinetyczna jest w tobie, we mnie i w naszym widzu. Niestety, ja niestety robię tutaj za malkontenta. Dobra, wymyśliłeś fajne hasło, ale będziemy je wprowadzać. Boję się, wiesz, że większość ludzi przyzwyczajona jest do wzięcia magicznej pigułki. Mnie nie interesuje większość ludzi. Niż wniknięcia mnie interesują ludzie myślący. Samego siebie po prostu. Jeszcze raz powtarzam, nie interesują mnie ci ludzie, o których mówisz. Oni i tak się zmienią w wyniku zmiany fraktala. Ja potrzebuję, żeby zmienili się ludzie, którzy mają rozum. No to dobrze. No to... I poczucie swojej własnej wartości. I chcą być suwerenni. I chcą żyć w obfitości, a nie w ciągłym strachu. I co, korpolutku?
masz 3000 miesięcznie do spłaty w banku i leasingu 1500, uważasz, że jesteś kozak? Dla mnie jesteś nikim. Grozisz mu? Grozisz. Nie, korpoludek tak myśli, że wsiądzę sobie w furę ze skórami, za którą płaci 1,5 koła miesięcznie, 3 klocki za ładny ogródek i domek z cegły i uważa, że jest lepszy. A jest czym? Jest po prostu zwykłym niewolnikiem i bez tej korporacji okazałoby się, że nie byłoby tej furki i nie byłoby tego domku. No. Niedawno zrobiono badania na jakiejś tam grupie społeczeństwa, które pokazały, że poziom zamożności, tej w pełnym znaczeniu tego słowa zamożności, może zafunkcjonować, gdy przeciętnie zarabia się od 10 do 17 tysięcy złotych netto. Takie badania, widzisz, są na przykład. Przecież to jest obraza, to mnie obraża. Mnie to obraża. I teraz proszę, spójrz w kamerę prosto w oczy pani, która pracuje na kasie w Biedronce i powiedz jej to. Tak, no. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że z tych 10 czy 17 tysięcy, pójdę twoim tokiem myślenia, dokładnie popieram to, co powiedziałeś, na te 10 czy 17 tysięcy składa się kilka tysięcy złotych hipoteki, 2000 zł za Porsche, 5000 za leasing maszyny, czyli jakiegoś czegoś innego. No i temu chłopu zostaje strach o to, że on może stać się niewypłacalny, no, że straci robotę. A po co mu ten strach? Jakby może w ten sposób napędza udałoby go się dotrzeć, rozumiesz? Napędza go. Popatrzmy tak naprawdę za biurka. Czy on jest szczęśliwy? No, no to popatrzmy za biurka tych właśnie wygajerowanych korpoludków, o których mówimy. Oczywiście są tacy, którzy nie mają tego problemu, bo już się gdzieś tam dorobili i zabezpieczyli, bo mieli na tyle umysłu, żeby tutaj prewencyjnie zadziałać, tak? Ale ci, o których mówimy, co oni muszą? Oni muszą być w tym gajerku. Oni muszą mieć tutaj odznaczkę, a tu krawacik. I oni muszą mieć w szufladzie amfetaminę i kokainę, żeby być ciągle na topie, żeby być twoim kierownikiem. No i oni muszą być przede wszystkim... I żeby być taki cool. I to tak mieć. Ma wyglądać człowiek? No, na obraz. Tak wygląda człowiek? Na obraz i podobieństwo. Wolny. Pamiętasz? No pewnie, że pamiętam. Kto popełnił błąd po drodze? No. Ten ktoś, który jest uważany przez większość religii na tym świecie za Boga, a nie jest Bogiem. Jest zwykłym obywatelem Nibiru według Sumerów. Czyli coś się zepsuło po drodze. Się zepsuło, nic się nie zepsuło. Cały czas działa od tysięcy lat ten sam system. Tyle tylko, że on jest udoskonalany, tak żeby był mniej widoczny i żeby się sam zasilał w dodatku naszą energią. A jak nie wystarczy tej naszej energii, to trzeba uzupełnić ją o na przykład jakieś zasoby takie typu R, takie zapasowe. Bo my mamy w naszym organizmie takie zasoby na wypadek zagrożenia życia. I wtedy zbiera się w nas bardzo dużo siły, jest pewien próg hormonów, które je uruchamia. Tak? Ci ludzie, którzy tak właśnie te leasingi, te domki, te korpo i tak dalej, to oni muszą przekroczyć tą granicę tego wystrzału hormonalnego i w tym właśnie pomaga im narkotyk, tak? Mhm. Oczywiście oni będą się usprawiedliwiać, tak jak zrobiliśmy program o alkoholikach, nie? Że jest wódka za 20 parę złotych, ale jest też wódka za parę tysięcy dolarów. No i oni oczywiście będą się nobilitować. Nie, no ja to tylko kokainę, bo to jest narkotyk dla elity. Tak, a meta no dla... stary, żal mi ciebie, jeżeli tak... Prymitywnych. Po prostu żal mi. No dobra, Jacek, słuchaj, rzucili kawior do niedaleko w promocyjnej cenie. Także idę. Dobra. Wrócę w następnym odcinku. A czarny czy czerwony? Taki mały. Taki mały. Czarny to Francuzy jedzą, nie wiedzą co dobre. Rosjanie wiedzą co dobre. Czerwony się je kawior. To do zobaczenia. No. Dziękujemy bardzo i do następnego.